Cześć, pięć minut, czyli krótka inspiracja, i dzisiaj chciałbym powiedzieć o gniewie. Na pewno wiele razy słyszeliście to, że Biblia mówi, żebyśmy się nie gniewali, żeby naszym słońcem nie zachodził gniew, czyli żebyśmy sobie z gniewem poradzili zanim skończy się dzień, ale jest czasami taka myśl w nas, że czasami nasz gniew może być odbiciem gniewu Bożego. A Pan Bóg jednak w kilku miejscach czytamy w Biblii, że się gniewa, więc dzisiaj chciałbym przeczytać fragment z listu Jakuba z 20 wersetu, który wydaje mi się, że na to nasze myślenie o gniewie rzuca ciekawe światło. Po wyjaśniam o co chodzi. Jakub mówi, kochani moi bracia, wiecie, że każdy człowiek powinien być skory do słuchania, nie skory do mówienia. I uwaga, nie skory do gniewu. I dwudziesty werset to jest to, co dzisiaj chciałbym, żebyśmy się nad tym zastanowili, bo gniew człowieka nie służy sprawiedliwości Bożej. I czasami, kiedy chcemy zatrzymać ten nasz gniew, pamiętamy o tym, że, że Biblia nas zachęca, żebyśmy się nie gniewali, że, że, że w gniewie nie ma nic dobrego. Z drugiej strony nie mamy wrażenie, że, że jednak Biblia. Opisuje nam Pana Boga, który w tę emocję, w, w to uczucie gniewu wpada, że są rzeczy, które rzeczywiście wzburzają Boże serce i, i powodują w nim gniew. Natomiast myślę, że ten i czasami nieraz niektórzy z nas chcą usprawiedliwić swój gniew tak naiwnie, wiecie, jak już wiemy, że robimy coś złego, to chcemy powiedzieć, ale Pan Bóg też to robi, my też możemy. <laughs> I tak są powiedzieć, ale mój gniew jest odbiciem gniewu Bożego. I, I ten werset dwudziesty z pierwszego rozdziału listu Jakuba mówi, gniew człowieka nie jest odbiciem Bożego gniewu, bo gniew człowieka nigdy nie służy Bożej sprawiedliwości. Więc nawet jeżeli w Biblii znajdujemy Pana Boga zagniewanego, jeżeli w Biblii znajdujemy Pana Boga zagniewanego, to Pan Bóg potrafi się gniewać w sposób, który służy Jego sprawiedliwości, bo wszystko, co robi, On służy Jego sprawiedliwości. Natomiast jeżeli ktoś z nas myśli, że jest jakaś taka postawa gniewu, w którym to jest taki, używamy takiego sformułowania święty gniew i usiłujemy to tak powiedzieć, że On odbija Boże emocje i niesiemy Boży charakter i tak dalej, to 20 rozdział listu Jakuba. Pierwszego rozdziału mówi wprost: człowieku, nie jesteś Panem Bogiem. Twój gniew nie niesie Bożej sprawiedliwości. Więc nie mów, że to jest Boży gniew, bo gniew człowieka i tutaj w zasadzie Jakub nie zostawia wątpliwości tak mocno dodając te dwa przymiotniki, czy, czy, czy te dwa rzeczowniki. Gniew człowieczy, gniew człowieka i gniew Boga, gniew boży nie mają ze sobą nic wspólnego, bo gniew człowieka nie niesie nigdy Bożej sprawiedliwości. A czy Boży gniew niesie Bożą sprawiedliwość? No bez wątpienia, co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Natomiast gniew człowieka jest inny. Człowiek nigdy nie będzie w miejscu Pana Boga, więc bezpiecznie jest nie gniewać się w ogóle, niż robić rzeczy w gniewie, a potem usiłować to sakralizować i mówić, a, to był Boży gniew. Nie było żadnego Bożego gniewu, bo Twój gniew nigdy nie niesie Bożej sprawiedliwości. Gniew człowieka nie służy... Sprawiedliwości Bożej. Więc to jest taki dobry tekst na uspokojenie. Jeśli wydaje ci się, że się powinieneś gniewać, nie gniewaj się, bo Twój gniew nie niesie Bożej Sprawiedliwości, a jesteś powołany do tego, żeby nieść Bożą Sprawiedliwość. Więc zastanów się nad tym. Jeden, jakie piękne, szlachetne powołanie jest nad Twoim życiem, jakie piękne, szlachetne jest powołanie nad moim życiem. Mogę nieść Bożą Sprawiedliwość pod jednym warunkiem, że nie zniszczę tego gniewem. Bo mój gniew nie służy Bożej Sprawiedliwości. Pamiętajcie o tym. Nasz gniew nigdy nie służy Bożej Sprawiedliwości, a do jej niesienia jesteśmy powołani, i to jest za piękne powołanie, żebyśmy mogli pozwolić mu zginąć pod ciężarem naszego gniewu. Miejcie dobry dzień i się nie gniewajcie, bo Wasz gniew nigdy nie służy Bożej Sprawiedliwości. Ja też będę się starał. Wiecie, to jest łatwo powiedzieć w 5 minut do takiego e, filmu. Dużo trudniej tak żyć, więc stawiam to sobie jako za wyzwanie. Nie gniewać się i być na tyle pokorny, żeby pamiętać, Michał. Twój nawet najbardziej wzniosły gniew nigdy nie jest świętym gniewem i on nigdy nie służy Bożej sprawiedliwości, więc po prostu odpuść i zrezygnuj. Będę się starał was też, że tego zachęcam. Dobrego dnia. A i dzięki za Wasze suby, lajki i za to, że na tym kanale jesteście. Udostępniajcie jak najdalej, bo za piękna jest Ewangelia, żeby ją przemilczeć.